Tim Ferriss wydał nową książkę. Nazywa się Tools of Titans. Ma 700 stron ponad. No i zawiera takie różne recepty na poprawienie swojego życia, na bycie bardziej produktywnym, na bycie szczęśliwszym. No to wszystko, co u niego w podcaście można usłyszeć. Ja już swój egzemplarz zamówiłem i jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie czytało. Polecam. Bardzo bym chciał, żeby taką myślą przewodnią, może niekoniecznie tematem, który się będzie pojawiał w każdym odcinku, ale tematem, który będzie co jakiś czas powracał, żeby były dobre praktyki w rejonie budowania dobrych organizacji, dobrego takiego HR-u nowoczesnego, skoncentrowanego na wartościach i na ludziach. Bo to jest temat, który jest kompletnie w Polsce zaniedbany. No i uważam, że dobrze się stanie, jeżeli troszkę więcej w internecie na ten temat będzie powiedziane, a poza tym ja z chęcią o tym porozmawiam, bo jest to coś, co mnie ciekawi i czego mi bardzo w naszym kraju brakuje. Czas można spędzać zasadniczo na dwa sposoby. Albo w sposób taki pasywny, konsumując jakieś treści, albo w sposób aktywny, tworząc te treści. Ja zawsze byłem zwolennikiem raczej tworzenia. Dwa lata temu w ogóle wyrzuciłem telewizor i przestałem oglądać telewizję i jakiś rok temu przestałem czytać zupełnie polskie gazety, bo po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że jest to niesamowita strata czasu, który mogę poświęcić na coś innego, na tworzenie czegoś, na tworzenie muzyki albo na tworzenie takiego vloga jak ten, który teraz oglądasz. No, dla mnie zawsze większą wartością będzie tworzenie. Ja oczywiście czasami lubię sobie zapodać jakiś serial na Netflixie, ale to właściwie, albo nie wiem, obejrzeć coś fajnego na YouTubie, ale no nie wiem, to stanowi może 0,5% mojego dnia. No i tak jak mam trochę wolnego czasu, to zawsze wolę go spędzić w sposób aktywny, albo poprzez bieganie, którego ostatnio znowu nie robię i za rzadko biegam i muszę się poprawić, bo muszę biegać codziennie, a nie co parę dni. A druga sprawa to jest właśnie w sposób aktywny, tworząc coś. Na razie.